A skąd ty jedziesz, że ty jesteś tak skasowany? Błagam cię, no jest wtorek, wieczór. Co ty robiłeś? Słuchaj, ja właśnie wracam z promocji Pajęczyny, o której rozmawialiśmy, bo ten serial wjechał na playera naprawdę z dużym impetem. Ale jak mnie zapowiadałeś, to ja się zastanawiałem, czy chcesz mnie na solóweczkę tutaj gdzieś za szkołą. Dokładnie będzie solóweczka, ale to za chwilę, bo miałeś kilka etapów w życiu. Tak. Miałeś? Tak, chyba tak. No jakby się wymienił, bo ja cię bardzo lubię, cenię i cenię cię prywatnie i aktorstwo, też bardzo cenię twoją partnerkę, więc jest duża sympatia. Jakbyś wymienił etapy, bo ja sobie przygotowałem swoją gradację. Ale chodzi ci o moje życie dorosłe, czy też mówimy o szkole podstawowej i tego typu sprawy? Nie, no bo ja bym powiedział najprościej mówiąc młodość. No jak myślę o mnie z czasów licealnych, to w ogóle nie poznaję tego gościa, nie wiem do końca kto to jest. Potem gdzieś tam, nie wiem, dorosłość taka jeszcze bardzo naiwna, czyli skończenie 18 lat. A ty nie pytałeś czasami swego ojca albo swojej matki, bo ja nie mogę, bo oboje nie żyją, czy twój ojciec albo mój ojciec, bo my jesteśmy teraz, jak patrzę... No rówieśnikami. O to ci chodzi, czy... Dobrze, no kontynuuj. Tak, o to mi chodziło. Jesteśmy rówieśnikami. Dobrze, widzę, że w ogóle nie masz tego przerobionego. Ale mój ojciec i twój ojciec. No to co z... Ja ci powiem ojcami? Tak. Parę etapów twojego życia. Dobra. Pierwszy etap, ten, co zagrał geja. Rzeczywiście, tak. Płynące wieżowce. Ten podobny do wojewódzkiego. Tak? Były takie. No to okej. Okay. Kolejny etap. Uwaga, petarda idzie. Ten ładniejszy od wojewódzkiego. Czwarty etap. Ten facet od Boczarskiej. Tak, to prawda. To jest przekleństwo, nie? Słyszałem kilka takich opinii, rzeczywiście. Jak zacząłem się spotykać z Anią Muchą wiele lat temu, pojechaliśmy w Bieszczady. To mówili ten chłopak ani muchy. Nie, to nie. Mówili, idzie muszka z jakimś facetem. Wiesz, jakie to było upokarzające? Ona zaczęła grać w Jak miłość. A to wtedy oglądali wszyscy dorośli, wszyscy sprawni dorośli Polacy, bez szczepień jeszcze.